Siema mordy i wariaty, witamy was w kolejnym odcinku. Jakby was tutaj ekran jakoś szwankował, to spokojnie. Ja właśnie odpoczywam na huśtawce. I dzisiaj przyszedł dzień, żeby w końcu w naszym ogrodzie zrobiło się kolorowo, ale za sprawą przesadzenia, a nie wyhodowania, wyrośnięcia, znaczy się, jesteśmy w komplecie, bo nawet jest Teodorek, jest szefowa, ma swój kapelutek ogrodniczy i dziś będzie przesadzać kwiaty. Jakie masz kwiaty? Super tunie, paradise, super tunia, nie wiem, jakaś fioletowa, ja chyba wcześniej mówiłam, że to jest bubblegum, ale to nie jest bubblegum, ale też jest bardzo ładna. I mamy jeszcze 4 sztuki goździków i wsadzamy to wszystko w nasze donice, które będą stały, część będzie stała przy szklarni szklanej, a część będzie stała przy tarasie, na tarasie i w tarasie. Pokaż, jakie ładne goździki, bo jeszcze dzisiaj byliśmy w OBI, żeby dokupić ziemi do kwiatów i tam sobie żeśmy akurat jeszcze popatrzyli na to, co oni tam mają, żeby porównać ze szkółką, w której w Kwiatkowicach się zaopatrujemy. To takie w Kwiatkowicach kosztują 25 zł, a o połowę mniejsze i brzydsze 29 w OBI. No, także tak to wygląda. Polecam zaopatrywać się nie tylko w marketach, ale również zajrzeć do szkółek, no bo tam wiadomo i ładniej, i może taniej. Tak. I na pewno mogą doradzić. No i wiadomo, że wspieramy ludzi, którzy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko pracują, bo ogrodnictwo, mimo że tego, że jest mega przyjemne, jednak jest ciężką robotą. Teraz taki malutki tip od ogrodnika amatora. Ja już to odkryłem podczas siania pomidorów. Zawsze jak przesadzacie później wasze rośliny, jak macie ziemię i macie ją w worka, jak jest sucha, to przed tym, zanim ją wsadzicie do waszego pojemnika, czyli do waszej doniczki, warto sobie zmoczyć całą tą ziemię, na przykład w taczce i już taką... Ta? Ale nie chlap. A przepraszam. I potem taką dopiero sobie wrzucacie do waszej doniczki. Taka ziemia, jak jest już zwilżona, to ona po prostu łatwiej później będzie wodę wchłaniała. Jak jest sucha na wiór, to będziecie lali tą wodę po doniczce i ona będzie, nie będzie nawet chciała się w to wchłonąć. Tak więc ograniczycie sobie dużo nerwów. Najlepiej to takimi na masową skalę to widełkami walnąć. No jak nie, no to co, łapki i grzebiemy, nie? My tutaj mamy ziemię uniwersalną. Ostatnio widzimy, że produkty od Kronena się nam sprawdzają dosyć, bo ziemia... To nie jest reklama. Ziemia do wysiewów nawet spoko. To zobaczymy, co to będzie. Nie mieliśmy. To ma tutaj dużo jakichś takich... Drzewiastych. Kawałek czegoś. Takich tych i dosyć śmierduli. Tak, no. Może będzie moc miało w sobie, nie? Tak więc mieszamy, zlewamy i wsadzamy. I teraz zobaczcie, jak ładnie goździczki wyglądają. Wsadziliśmy po 2 sztuki do takiej dużej donicy. O, i teraz wsadzamy do takiej doniczki, którą nie wiem, czy kojarzycie, ale jak robiliśmy nasze donice drewniane na taras, to wkładaliśmy takie plastikowe obrzeża i w takiej jednej donicy są 2 takie plastikowe pojemniki i do takiego jednego pojemnika wsadzamy jedną ale to nie ja, to było już w transporcie. Dobra, dobra. I wsadzamy taką jedną naszą super tunię. Ona będzie miała dużo ziemi i będziemy ją co jakiś czas tam nawozić i ona powinna nam się rozrosnąć. No. Musi mieć dużo po prostu tego materiału do jedzenia. No i dosyć chyba często trzeba też nawozić, nie? Pytałam się, to powiedział Marek, że raz w tygodniu wystarczy, jak ma dużo ziemi. No to jak raz w tygodniu, to jak dla mnie to i tak jest sporo, bo to mniej więcej masz też częstsze nawożenie niż pomidora. No, nie? No trzeba nawozić. Ale ona nam się odwdzięczy tym, że do października będzie ładnie nam kwitnie. No dokładnie, powiem wam szczerze, że naprawdę jak w zeszłym roku żeśmy akurat od Mariusza mieli z Aleksandrowa tak. Łódzkiego supertunie i wtedy mieliśmy białe. Tak. No to naprawdę na początku też były takie niewielkich rozmiarów. Mówimy, taka malutka. Taka pizdrółka, tak. Ale później jak ruszyły, jak wywaliły z kopyta, to no były do końca w zasadzie cały czas
takie białe bomby na tarasie. Zresztą może do niego podjedziemy i dobierzemy jeszcze bubblegumów, bo w końcu szefowa się najarała w tamtym roku na bubblegumy, a nie tak kupiła. Wyszło, że ani jednego nie kupiła. Tak dlatego więc... muszę jeszcze kupić, bo mamy jeszcze takie donice na parapety z tamtego roku, jeśli pamiętacie, chyba mamy z 4 czy 5 takich donic i myślę, żeby dokupić jeszcze i będzie ładnie, będzie nasz domek taki kolorowy. Tak, jak to się mówi, zrujnujemy się, jeśli chodzi o wodę. I teraz do kronik historycznych. 21 maja, przegląd szklarni. Zobaczcie, jak wyglądają pomidory, jak wyglądają papryki. No rosną. Także zapisane w kanonach, czy w antałach, czy tam w czymś tam zapisane. Już niech będzie, chciałem, żeby wam szefowa zawiesiła te kwiatki, ale działa. Buzia wzrostu nie dała. Że nie sięgnie, no to ja wam sięgnę, chyba sięgnę. Tak więc słuchajcie, lecimy z koksem i ci, którzy nie mogą nie pamiętać albo nie oglądali czy coś, to my tutaj mamy już w zeszłym roku założone takie haki, ale haki jak haki. Tu jest cały system nawadniania, który jest podłączony pod naszą linię kroplującą. O, kroplownik z mniejszym przepływem, nie pamiętam ile na godzinę on tu przechodzi, chyba nie 2 litry, chyba z litry powiedzmy. I donica. Nie myślicie nawet o tym, że macie jakiekolwiek kwiaty doniczkowe, tak więc polecam każdemu, jeśli ktoś nie ma. Zobaczcie, tak to wygląda, po słupku się ciągnie. Rozchodzi się, nie widać tego totalnie, zwłaszcza jak te kwiaty rosną. A wy nie musicie myśleć o tym, żeby podlać wieczorem wasze kwiatki. No wiadomo, teraz w tygodniu trzeba nawieść, nie? Ale no niestety, coś za coś. Tyle dwóch dosięgasz, a ja miałam sięgnąć? A no mnie Bozia też wzrostu nie dała. Za to spryt! Oj, to tak. Łukasz tam zawiesza w międzyczasie, a tutaj już w tych donicach są włożone doniczki. Nie wygląda to może na razie za specjalnie, ale poczekamy, aż one urosną i wtedy zakryją te plastikowe pojemniki i będą się fajnie położyć po tym metalowym obrzeżu i będzie naprawdę bardzo ładnie. One w ogóle nie będą tutaj stały, tylko mamy dla nich inne miejsce, ale to w kolejnych odcinkach. No i ta rabata też jest do wymiany. W ogóle zobaczcie, jak mi wysiało werbenę. Muszę to sobie jakoś tam poprzerzedzać i poprzenosić na inną rabatę. Te Red Barony też stąd wylatują i będziemy tu tworzyć od nowa. Jeszcze nie mam na nią pomysłu, ale na pewno na coś wpadniemy. Także wieszamy nasze piękne super tunie. A zaraz wam pokażę jeszcze goździki, które już są przed szklarnią. Też bardzo fajnie wyglądają, zapraszają. Mam nadzieję, że zapraszają zapylacze. Nie, na pewno. Nas też zapraszają, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Tutaj mamy 2 sztuki w doniczce, tu też mamy 2 sztuki. Tutaj mamy wysiane astry. Z tej strony również. I tutaj są goździki mojej roboty. Ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Chyba wam mówiłam, że no wysiałam, ale żadnego kwiatka na razie nie ma. Nie rozsadzałam tego, więc nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. A tutaj Łukasz jeszcze dzisiaj ogławiał nasze pomidory. Ale rosną pięknie. Cieszę się, że się nam udało je uratować, bo naprawdę, uwierzcie mi, aż żałuję, że nie miałam żadnego zdjęcia. Ja już mi się zbierało na płacz, bo wyglądały strasznie. Naprawdę myślałam, że w tym roku w ogóle żadnych pomidorów nie będzie, ale na szczęście się udało je uratować. Chyba idziemy dalej kopać, prawda? No zaraz idziemy. Szefa, się pochwalę, jaki w końcu sobie szefowa fajny zbiornik, kurde, wymyśliła tutaj pod szklarnię. Patrzcie, taki rozkładany, to jest jego zaletą nad beczkami, że po sezonie po prostu nie stoi i nie widać już, że jesteśmy w Łódzkim, znaczy się w Łodzi. Ale powiem wam, jaka cieplutka woda, bo my mamy podlewanie kropelkowe w szklarni, ale trzeba od czasu do czasu nawieść te nasze rośliny. No to trzeba to zrobić konewką. No i tutaj taki właśnie cmychez jest, kurde, zbiornik. On ma, powiedzcie, ile? 250 litrów. I on, patrzcie, tu ma wyjście, gdzie możemy się połączyć z naszą szklarnią. Ja to oczywiście będę robił w przyszłości. Na razie dolewam wody z domu. I co tu jest? Kranik.
A wiadomo, no dupy nie urywa, ale to idzie pod wpływem grawitacji i tutaj jest do spustu, to w ogóle tego nie używamy. O kurde. O, dobra. Zapiekło się z nowości. I wiecie, jaka tu jest ciepła woda, bo zawsze nas ochrzanialiście, że podlewamy zimną wodą. To wiedzcie, że naszym pomidorom teraz to już nie grozi, bo kiedy z tego nie korzystamy, to ma suwak, to się zapina, żeby się ptak żaden nie utopił. Tu jest, żeby... Robale nie wleciało, nie wiem, po co widział. To jest, chyba żeby powietrze było, żeby woda nie kisła. I baniok stoi, powiem wam, zadowolony jestem, podoba mi się akurat ten wybór szefowej na taki, a nie inny baniak. Dobra, jak już o baniakach mówimy, to co będziemy robić? No teraz kupujemy co, drzewa? No chyba tam, tutaj. Jesteś zadowolony. No, tak sadząc na pierwszy raz, zobaczyliśmy, że w sumie brakuje na długości domu do równości trzeciego. Bo wiadomo, trzy trójeczka to liczba Boża. Tak więc dosadzimy sobie tam trzecie drzewo, a za szklarnią gdzieś tego... A za szklarnią Judasza! I jest cały Stary Testament. Pierwsze drzewko zostało już wkopane. Wiśnia w szpalerze. A teraz wkopujemy Judaszowca. I Teodor oczywiście pierwszy pomocnik. Nie można bez niego wkopywać i z taczką. Można, nawet trzeba, ale on nie chce. Bo małoby tym głowę nie wsadził do tej dziury. Czego ty tam szukasz, co? I malinki nasze też zostały już wkopane. Teraz Łukasz je podlewa. Za gęsto będziesz miał problem, ty tego nie ogarniesz i w ogóle... Do dupy to jest wszystko i one zdechną wam jutro. Ja no mam nadzieję, że nie. Uprzedziłem komentarze. Tak, te maliny nie są takie wysokie, one chyba do 1,50 m dorastają i nie będą jakieś takie wielkie. Będziemy musieli jeszcze tylko tutaj rozłożyć linię kroplującą, bo tutaj już przy porzeczkach i przy jagodach i borówkach linia jest, one same się nawadniają. No ale dzisiaj wszystkiego nie zdążymy zrobić, i tak wszystkich roślin nie wkopaliśmy. Czeka nas druga tura. Witam was już po wsadzeniu wszystkich naszych roślinek. Już nie chcieliśmy was męczyć pokazywaniem, jak je wkopujemy. Ale coś tutaj się zmieniło na naszej rabacie. Został dereń wkopany. Przenieśliśmy tu też nasze red barony, które były koło tarasu z balią. I stwierdziliśmy, że tutaj też będzie fajnie to wyglądało. Był już pomysł, żeby dokupić seslerię, bo oczywiście kupiłam dwie sztuki. Nie wiem dlaczego. A przydałoby się tu spięć, dlatego fajnie tu się wkomponował ten Red Baron. On będzie właśnie w kolorach tej całej rabaty, więc myślę, że się fajnie tutaj sprawdzi. Wkopaliśmy właśnie te dwie seslerie. Tutaj jeszcze wkopaliśmy naszą jeżówkę, żeby się fajnie wkomponowała. I jak widzicie też te wielkie bomby, to są nasze czosnki ozdobne Globmaster. Te mniejsze to są... coś, Purple Sensation? Chyba, tak mi się wydaje. One były na naszej tej rabacie pomiędzy dwoma działkami, ale niestety tam jest mokro i one się tam nie będą sprawdzały. Także tutaj zostały przeniesione. Dalej idziemy i mamy naszego hibiskusa magentę. To jest hibiskus syryjski. Mam nadzieję, że będzie nam rosł pięknie. On potrafi dorosnąć do 2 metrów, więc będzie się działo. Mam nadzieję, że będzie miał piękne kwiaty. No i tutaj te nasze czosnki, hibiskus kolejny jest na samym końcu. To są tak zwane czosnki, no już. Tak, czosnki już są, już nie trzeba czekać na efekt. I jeżówki też są powsadzane. Dodatkowo, pamiętacie, jak mówiliśmy wam, że katalpa chyba nam zdechła, ale dajemy jej szansę, obcięliśmy ją na pałę. I jak odrośnie, to zostaje. Jak nie, no to robi wypad i tutaj coś innego wsadzimy. Ale na razie myślę, że może 2 tygodnie ma czas. Jak nie, no to out. Dobra, teraz chodźcie, pokażę wam przód naszego domu.
bo tam przesadziliśmy trzmieliny, tam wsadziliśmy szałwię. A propos szałwi, ona w ogóle stała tutaj obok naszego tarasu na grządce, żeby tutaj miały trochę mniej słońca i żeby jej nie popaliło. I powiem wam, że fiolet na tej rabacie wygląda super. Pokaż im tam, masz urwaną, bo ja urwałem. Tak. Nie zdara, urwał. Urwał się taki kawałek. Taki duży ale kawałek. Ale będziemy ukorzeniać. Zobaczymy. I słuchajcie, zobaczcie jak to ładnie wygląda. W ogóle szałwie wyglądają świetnie z iglakami. I myślę, żeby tutaj dosadzić właśnie szałwie. No wiadomo, że tu trzeba dosypać kompostu, bo na razie to wygląda strasznie. Ale będą tutaj szałwie i może jakieś rośliny zadarniające. Oczywiście mówiliśmy w szkółce, że je musimy wziąć, ale tak się zagadaliśmy z Markiem. Że przeszliśmy do żywopłotów, a potem już poleciało. No i zapomniałam, dopiero nam się przypomniało w samochodzie. No, tutaj są nasze jeszcze dodatkowo dokupione supertunie. To chyba są bubblegum. Tak mi się wydaje. Więc mamy i paradajsy, i bubblegum, więc tutaj naprawdę się zrobiło kolorowo. Tutaj są takie fioletowe, ale nie wiem jaki to jest gatunek. Fajnie to wygląda. No i my jesteśmy przed naszym ogródkiem i tutaj mamy naszą trzmielinę, która fantastycznie komponuje się z fioletową szałwią. I bardzo mi się podoba to połączenie. Tutaj też musimy dorzucić kompostu. Jest również tutaj lawenda, która była przy naszym tarasie, ale nie wiem, czy ona przeżyje, bo nie wygląda na to, żeby miała przeżyć. I powiem wam, że na lawendę jestem obrażona i chyba już więcej lawend nie będę wysadzać, więc jak one tutaj nam pozdychają, to tutaj wsadzimy jeszcze szałwie, bo naprawdę fajnie te szałwie wyglądają i podobno szałwie są takie bardziej odporne, tworzą bardziej taką zwartą, tą taką formę. Lawenda znowu u nas się tak położy, no nie wygląda ładnie, może ja też jej nie umiem przycinać, ale no wydaje mi się, że szałwia wygląda fajnie i ma taki żywszy kolor i jeżeli te zdechną, to idziemy w szałwie. Mamy też problem z perowską, chociaż widzę, że zaczęła nam odbijać, ale nie wszędzie. Też musimy jej dać chwilę czasu, bo na przykład tutaj nie odbiła, następna dopiero troszeczkę odbija, ale kolejna też nie odbiła i chyba pozostałe do końca też nie odbiły, więc nie wiem, zobaczymy, jak zdechną, to też będziemy myśleć coś, żeby tu wymieniać. No i mamy jeszcze nasze parapety obsadzone super tunią, bardzo fajnie to wygląda. I mam nadzieję, że one szybko zrobią taki baldachim z tych kwiatów i będzie ładnie, kolorowo i będzie ślicznie. A tam, nie wiem, czy wam pokazywaliśmy jak wkopywaliśmy, są te drzewa, które dosadzaliśmy, czyli wiśnia, kanzan i judaszowiec. I musimy czekać do kolejnej wiosny, żeby zobaczyć ten efekt. Wow. Wow. Ale myślę, że będzie warto. Nic nie widać. No i kolejny plan na kolejną rabatę jest, bo myślimy, żeby tutaj zrobić rabatę w tych klonach, żeby tutaj zrobić taką rabatę, rabato żywopłot, ale zobaczymy. Na razie musimy skończyć to, co mamy do zrobienia, a teraz jedziemy jeszcze na zakupy po roślinki, bo nam brakło do innych doniczek. Na razie. A jeszcze jakby nam było mało, to pojechaliśmy do Mariusza z sklepu ogrodniczego w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie często się zaopatrujemy w takie jednoroczne roślinki i dokupiliśmy jeszcze troszeczkę, bo nam mało. Dokupiliśmy jeszcze aksamitki, bo miałam swoje wysiane, ale brakło nam do jednej szklarni 4 sztuk. Kupiliśmy werbeny, gipsówki, to chyba był rozwar. I zobaczcie, jakie świetne surfinie. Mamy surfinie czarne, 2 sztuki i takie bordowo-fioletowe, one są takie z takim gradientem, że na końcach są takie różowiutkie, wyglądają prześwietnie, nie widziałam nigdzie takich, a ostatnio dosyć sporo rynków albo szkółek zwiedziliśmy i widziałam tylko takie u Mariusza, więc mówię biorę, bo nie widziałam takich kolorów i będą one u nas na tarasie na parapetach. Także bierzemy się za przesadzanie i już widzimy się w następnym odcinku.